W tym filmie będziemy mówić o różnych rodzajach trójkątów, lecz uważaj: jest taka figura, która wygląda na trójkąt, ale wcale nim nie jest. W tym filmie uporządkujemy sobie wiedzę o rodzajach trójkątów. Oto pierwszy podział. Podział trójkątów ze względu na kąty. Spójrz na flagę Czech, o tutaj. Mamy tutaj trójkąt. Jaki to jest trójkąt? Zmierzyłem kąty w tym trójkącie. Tu mamy 52 stopnie, tutaj 76 i tutaj 52. To jest trójkąt ostrokątny, ponieważ wszystkie jego kąty, te trzy tutaj, są ostre. Czyli mają mniej niż 90 stopni. Teraz czas na prostokątny. Popatrz. Jeśli masz w pobliżu ekierkę, weź ją do ręki. Ekierka jest przykładem trójkąta prostokątnego. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów jest prosty, czyli ma 90 stopni. Dwa pozostałe są kątami ostrymi. A suma tych dwóch kątów to też 90 stopni. W trójkącie prostokątnym boki mają swoje nazwy. Te dwa to są przyprostokątne, bo leżą przy kącie prostym. Trzeci z boków, najdłuższy, nazywamy przeciwprostokątną. Leży naprzeciwko kąta prostego. Mamy trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny. Gdy patrzysz na dachy domów, możesz zauważyć trójkąty rozwartokątne. W takim trójkącie dokładnie jeden z kątów jest rozwarty. Ma więcej niż 90 stopni, ale mniej niż 180. Dwa pozostałe kąty są na pewno ostre. Czas na drugi podział. Podział trójkątów ze względu na boki. Na pierwszym obrazku widzę muzyczny trójkąt. Przypomina mi on swoim kształtem trójkąt równoboczny. Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki takiej samej długości. Zobacz. Wszystkie boki tego trójkąta mają po 10 cm. Wszystkie boki mają taką samą długość, a kąty Wszystkie trzy kąty także mają taką samą miarę, czyli mają po 60 stopni. Pamiętaj, suma kątów w trójkącie to 180 stopni. Tutaj masz trzy kąty, każdy po 60 stopni. Spójrz na ten wieszak tutaj. Ma on kształt trójkąta równoramiennego. Zobacz, zmierzyłem długości boków. 9 cm, 9 cm. I 16 cm. W trójkącie równoramiennym mamy dwa równe ramiona. Te dwa boki mają taką samą długość. Trzeci bok nazywamy podstawą trójkąta. Zaznaczyłem miary kątów. Zobacz, te dwa kąty, które leżą przy podstawie trójkąta, mają tyle samo stopni. W trójkącie równoramiennym dwa boki mają taką samą długość. A dwa kąty mają taką samą miarę. Spójrz na ten chips tutaj. Przypomina mi on swoim kształtem trójkąt różnoboczny. Trójkąt różnoboczny ma boki różnej długości. Tak jak tutaj: 6, 11 i 12 cm. Kąty w takim trójkącie też mają różną miarę. Największy kąt, 79 stopni, jest naprzeciwko najdłuższego boku, o tutaj. A najmniejszy kąt? Najmniejszy kąt leży naprzeciwko najkrótszego boku. Który z tych trójkątów jest ostrokątny, który rozwartokątny, a który prostokątny? Dowiedzmy się, ale aby to zrobić, musimy znać miary wszystkich kątów w trójkącie. Kilku nam brakuje. To zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj film, oblicz miary brakujących kątów w tych trójkątach, a potem puść dalszą część filmu. Pamiętaj, suma kątów w trójkącie to 180 stopni. Spójrzmy na pierwszy trójkąt. Gdy od 180 stopni odejmę 42 i 42 stopnie, Otrzymam 96 stopni. Ten kąt tutaj ma 96 stopni. A w tym trójkącie? 180 minus 60 stopni i minus 60 stopni. To jest 60 stopni. Brakujący kąt ma 60 stopni. A w tym trójkącie? 180. Minus 34 stopnie i minus 56. To jest 90. Ten kąt tutaj ma 90 stopni, czyli jest kątem prostym. To który z tych trójkątów jest który? W tym trójkącie masz kąt, który ma 96 stopni. To jest kąt rozwarty. Czyli ten trójkąt to trójkąt rozwartokątny. Tutaj mamy trzy kąty o mierze 60 stopni. To są kąty ostre. Ten trójkąt jest trójkątem ostrokątnym. W tym trójkącie mamy kąt prosty, czyli ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Mam jeszcze jedno pytanie. Który z tych trójkątów jest równoboczny? Który równoramienny, a który ma wszystkie boki różnej długości? W pierwszym trójkącie mamy dwa takie same kąty. A w jakim trójkącie tak jest? W trójkącie równoramiennym. Dwa kąty, które leżą przy podstawie, mają tyle samo stopni czyli te dwa boki muszą być ramionami trójkąta. Mają taką samą długość. A drugi trójkąt? Ten trójkąt ma wszystkie kąty takie same, po 60 stopni. Czyli to jest trójkąt równoboczny. Ma wszystkie kąty po 60 stopni, a boki są takiej samej długości. Ostatni trójkąt ma wszystkie kąty różne czyli boki też są różnej długości. Czyli musi to być trójkąt różnoboczny. Możemy podzielić trójkąty ze względu na boki i ze względu na kąty. Mamy trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny. Możesz też wyróżnić trójkąty równoboczne, równoramienne i różnoboczne. Obejrzyj pozostałe filmy z playlisty o trójkątach i pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał.